Wojtuś, wiesz co? Ja bardzo lubię kawę, a ty? Ach, też uwielbiam. Wiesz co? Powiedz to świadectwo dotyczące, no, związane z kawą, bo ono mnie zawsze rozbraja. O tym, jak Bóg jest wielki, jak bardzo nas kocha i jak spełnia nasze marzenia, takie najbardziej drobne. Oj, tak. Najlepsze jest to, że kawę, ja bardzo lubię kawę, ale bardzo, bardzo, bardzo lubię espresso. No i był taki moment w życiu, że pracowałem za granicą i no, robiłem sobie, kupowałem sobie kawę rozpuszczalną i sobie jakąś tam ją przyrządzałem. Miałem jakąś tam taką kawiarkę, ale ta kawa to nie było jednak to. A że miałem tam również i rower, jeździłem sobie właśnie po okolicy Rowerkiem. rowerkiem. Na mszę świętą jeździłem rowerkiem do centrum miasta. No i tak po 2 tygodniach, 3 tygodniach chyba, tak się rozmarzyłem i tak do Boga mówię, tak bym się napił takiej dobrej kawy, takiego espresso. Do baru mnie jeszcze nie stać, żeby pójść na to, bo nie miałem pieniędzy. I tak sobie tak właśnie do Boga wołałem. I tutaj któregoś dnia wracam sobie z centrum. To była chyba niedziela. Z mszy świętej chyba wracałem. Patrzę, a tutaj przy drodze stoi taki ekspres. I to dobrej firmy. I to dobrej firmy, Dobry jakiejś ekspres. dobrej firmy, już nie będziemy wymieniali jakiej, ale bardzo dobry ekspres. No to ja patrzę, no ktoś go chyba wystawił, żeby ktoś go sobie zabrał, bo widać chyba niepotrzebny był. No to ja go ciach, zabrałem, włożyłem na mój rower do koszyczka, przywożę do siebie, przeglądam go, patrzę wszystko, czy wszystko działa, czy nic nie jest zepsute, podłączam do prądu, wlewam wodę, Masz wszystko kawę. działa. I masz kawę. Mam kawę, próbuję zrobić pierwszą kawę, jaka ona była pyszna. No Pan Bóg. Zawołałem znajomych, zaprosiłem ich nawet na O kawę. proszę. Tak było, No Pan tak. Bóg cię wysłuchał po Pan Bóg niedzielnej mszy. po niedzielnej mszy. Taka rzecz mi się wydarzyła, że spełniło się to moje marzenie. W końcu mogłem się Ekspres napić czekał na ciebie przy espresso. drodze, Ekspres którą czekał na jechałeś mnie przy rowerem. drodze. Tak. Ale to I nie koniec to był. nie koniec. Za kilka dni, może tydzień, jadę sobie tym rowerkiem inną już drogą. Inną drogą. Tak. Inną drogą patrzę, a na murku przy drodze stoi ekstra młynek do kawy. Ale tej samej Tej firmy? samej firmy, co ten ekspres. Patrzę na niego. No nie jest ani potłuczony, ani popsuty. Z zewnątrz nic nie było widać. Mówię, no to może będzie działał. Chyba Pan Bóg chciał mnie obdarować jeszcze jednym Kompletnie, prezentem. kompletnie. Jak już ekspres do kawy, to i do kawy by się przydał młynek. Ale wiesz co, dobre to jest, że to jechałeś różnymi drogami, a przy tych drogach różnych, bo gdyby było przy tej samej drodze młynek, no to by można pomyśleć, że gościu czy tam ktoś tam najpierw wyzbył się ekspresu, potem młynka, a tu przy innych drogach tej samej firmy czekały na ciebie dwa prezenty. A ty I to akurat był miałeś takie prezent już, marzenie. to był taki prezent niespodzianka. Nawet nie marzyłem o młynku do kawy. A Marzyłeś tu tylko ciach, o dobrej kawie. jest komplet, tak. Bóg jest wielki, naprawdę. Alleluja.